Cześć, ja nazywam się Marta Dziekońska, a to jest Projekt Wilczy Bilet, podcast o samodzielnych i niekonwencjonalnych podróżach, nadawany w niedzielę o godzinie 9. Jeśli chcesz być częścią mojego projektu, który trwa już 2 lata, dowiedzieć się, jak samodzielnie podróżuję do Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Australii, to zapraszam do słuchania mnie na Spotify, iTunes i na YouTubie. Możesz również wesprzeć moją działalność, dzieląc się tym podcastem z innymi. Więcej na temat tego, jak możesz współtworzyć ten projekt, dowiesz się wchodząc na stronę projektwilczybilet.pl. Tym podcastem kontynuuję serię rozmów z inspirującymi podróżnikami. By nie zdradzać zbyt wiele, przedstawię mojego gościa krótko. Julek Strachota, którego podróż po nieistniejącym kraju z przestarzałym przewodnikiem okazała się sposobem na dotarcie do teraźniejszości. Twórca Tajnego Klubu Wycieczkowego, pisarz nominowany do nagrody Nike za książkę Turysta Polski. Szczery człowiek i dumny właściciel Jamnika. Zapraszam do słuchania. Ja zaprosiłam dzisiaj Julka Strachotę do siebie i... Cześć. Chciałabym Cię przywitać. I nie wiem, jak zaczniemy. Nie wiem, na ile moi słuchacze Cię kojarzą, czy Cię nie kojarzą. Zacznijmy po prostu od tego, co się teraz dzieje. Wydałeś książkę jakiś czas temu. Ja w ogóle zamówiłam ją w przedpremierze. Pamiętam, że przyszła do mnie pocztą. Wydałem ją już rok temu. Tak. I teraz zbierasz za to... Tak, zebrałem finalnie tam trochę nominacji do różnych nagród, między innymi właśnie nominację do Nike, później finał Nike, więc w zeszłym tygodniu, w niedzielę, to było dosyć duże wydarzenie, bo tam siedziałem w rzędzie tej siódemki finalistów i przeżywałem z nimi te różne rzeczy, albo udawałem, że w ogóle tego nie przeżywam, ale już jak Szczygieł zaczął płakać, jak dostał Nike, to już się rozkleiłem też. Więc, ale ogólnie to całkiem dobrze to zniosłem, pomimo tego, że na pewno mi tam trochę bokiem wylazło tych emocji, bo to czułem jakby po tym, jak już przyszła ulga, to jakby czułem, że te emocje jednak były, ale podszedłem do sprawy bez żadnych oczekiwań, ponieważ uważam, że jakby nawet jak się nie dostało Nike, to jest całkiem nieźle. To jakby na te kilka tysięcy książek wydanych w Polsce to być w siódemce, a później jeszcze wcześniej w piątce nominowanych do nagrody Gdynia, która jest bardzo ważną też nagrodą, to i tak było bardzo dużo szczęścia w tym wszystkim, którego się nie spodziewałem, nie czekałem i o dziwo pierwszy raz w życiu zdałem taki egzamin, że podlazłem do sprawy bez oczekiwań i w ogóle nic się nie stało. Jakby. To znaczy, jak się zdarzało coś fajnego, to było fajnie, jak się nie zdarzało, to jakby nic nie było. Sam się sobie dziwię, ale może to dlatego, że już po prostu w wieku 40 lat jestem trochę dojrzalszy i to jakby przychodzi to, więc po tym Nike teraz sobie odpoczywam też po tym, jak oddałem 2 tygodnie temu książkę, ona została przyjęta i dostanę ją z powrotem od redaktora w grudniu, więc na razie nie mam co robić, więc tak sobie siedzę, coś kombinuję, coś tam sobie ustawiam na mapach Google'a i tak dalej. Czyli nie masz jeszcze kupionego następnego biletu? Nie, no mam, oczywiście, że mam. Mam bilet do Moskwy na listopad. Mam tam parę spraw do załatwienia w Rosji. Muszę pojeździć trochę śladem mojego dziadka. Muszę się też spotkać z moim kuzynem, żeby mu dać zaproszenie do Polski. No, ale to jakby nie jest żadna wielka tam historia. No, muszę na parę dni skoczyć do Rosji. No, oczywiście myślę też o następnym bilecie i to jest taki nauk, który trudno opanować. Więc oczywiście jakby pojawia się pustka po różnych projektach, no to zaczyna mnie nosić. Staram się to osłabiać chodzeniem. Tak wlazłem jakby w taki projekt, który trochę ma mnie odciągnąć od tego kompulsywnego jakby poszukiwania coraz to nowych wrażeń, nowych jakby strzałów emocjonalnych, więc rozkręciłem taką grupę, która po Warszawie idzie piechotą po prostu okrążamy ją. I wyruszyliśmy w kwietniu i obeszliśmy już połowę Warszawy, bo jakieś, nie wiem, ale ładne kilkadziesiąt kilometrów zrobiliśmy. Ale to jest tajny klub. Klub jest tajny, dlatego w ogóle klub nazywa się Tajny Klub Wycieczkowy, więc nie mogę zdradzić, jak się nazywa. Więc nie powiem też, że jest do znalezienia na Instagramie, natomiast tajność tego klubu jest oczywiście zabawą, nie? I też taką próbą jakby zabawy
przygodę trochę dziecięcą. Ja jak byłem mały, to mnie po prostu strasznie nosiło też. To tak mam. I ja jak byłem mnie mały, też. To, tak, wychodziłem z domu albo uciekałem z domu i łaziłem po torach w Warszawie w poszukiwaniu niemieckich bunkrów, a później innych rzeczy i tak mnie wynosiło z domu. Ja postanowiłem do tego wrócić. I dlatego, że to jest ze wszechmiar jakby zdrowsze niż kurcze gnanie samolotem gdzieś tam po to, żeby zobaczyć jakieś zakodowane w głowie miejsce albo nazwę zakodowaną. Jakby zdrowsze niż lot po to, żeby zobaczyć, czy Borneo rzeczywiście wygląda tak jak Borneo w tej takiej wyobraźni skolonizowanej gdzieś tam w dzieciństwie, że Borneo to taka magiczna nazwa. Więc jakby chodzimy na te spacery, mało tam powstaje zdjęć na Instagram, bo jakby mijamy Warszawę taką, jaką ona jest, nie omijamy Warszawy nieciekawej i tak uczymy się jakby doświadczać rzeczywistości bez takich, jakby to powiedzieć, fajerwerków turystycznych. Mhm. Tak, znaczy ja się uczę, jak reszta to nie wiem. Bardzo ładnie. Ja to lubię się tak gubić właśnie jak jestem w nowym miejscu. Tak, i nawet jak gdzieś lecę bardzo daleko, to też największa frajda to jest po prostu wyjść na miasto i dać się ponieść nogą. Oczywiście, że tak. Ja to bardzo lubię, bo to jest coś takiego, to przywraca pewne, bym powiedział, stany z dzieciństwa, kiedy jakby można było się zgubić na własnym podwórku i jak się zgubię, no nie wiem, w Stambule na przykład, gdzie jakby ufam jakimś fałszywym znakom i punktom odniesienia i wydaje mi się, że ten minaret to jest ten, który już widziałem i idę i później się okazuje, że te ulice, które wydawały mi się prostopadłe, wcale nie są prostopadłe i ląduję w jakimś zupełnie innym miejscu. To jest super. Ja oczywiście to lubię, ale właśnie w tej całej warszawskiej zabawie chciałem wrócić, spróbować jakby czuć coś takiego we własnym mieście. Jeszcze raz, nie? Jakby jak byłem mały, to było do zrobienia. A później oczywiście jakby przychodzi wielkie znudzenie i poszukiwanie nowych wrażeń i zacząłem... I jakby oczywiście za każdym razem ja się łapałem na tym, że jak jestem gdzieś w jakimś mieście innym niż moje, to po prostu ja to bardzo lubię, to bardzo łatwo się robi to zagubienie, ono jest bardzo fajne, tak, bo to jest jakby przygoda taka, ale postanowiłem właśnie spróbować robić to w Warszawie, zobaczymy jakby co z tego wyjdzie, no na razie już obeszliśmy pół Warszawy, więc idzie nam nieźle i okazuje się, że ta Warszawa, którą ja dosyć dobrze znam, albo tak mi się zdawało, że znam, bo tutaj prawie całe życie spędziłem, To w ogóle nieprawda. To jakby tyle już tych Warszaw spotkałem, bo po prostu poruszam się w tym swoim mieście już metrem obok stacji, Uberem, z Google, mapami Google'a już tak naprawdę, bo nie wiem gdzie dojść tutaj do studia nagraniowego i mi się tak naprawdę wydaje, że ja to miasto znam. A jak tak idziemy bez... bo musimy po prostu przejść i z jakiegoś punktu do jakiegoś punktu. I po drodze mamy na przykład budowę, albo tory, albo teren wojskowy, to na dobrą sprawę po prostu idziemy przez te rejony i tyle nowych rzeczy w tym mieście widziałem, w którym mieszkam 40 lat, że to naprawdę jest niesamowite i to dopiero otwiera, bo nagle się okazuje, że w tej Warszawie jest cały czas jakieś ograniczenia sobie wyznaczałem, bo nawet jak chodziłem na spacery różne, bo bardzo to lubię, to zawsze to była jakaś trasa taka zakodowana w głowie, że jakby jej nie ominę, bo tam to na przykład jest nieciekawie. A jakby ideą tych spacerów jest to, że po prostu idziemy od punktu A do B, do C, do D i nie omijamy niczego. Nagle się okazuje, że po prostu jest tyle niesamowitych rzeczy. Nie? Jakby cieszę się, że jeszcze tutaj pół Warszawy jest do okrążenia, a później możemy po prostu robić taką spiralę, różnymi ulicami chodzić, więc to jest naprawdę fajny projekt jakby odkrywania podróży we własnym mieście. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, to nie znaczy, że mnie nie ciągnie w różne miejsca dalsze. No to jest jedna, jakby ciągnie mnie na pewno tam, gdzie jakoś ja swoje pisanie lokuję, jakieś swoje projekty i to przez długie lata były kraje byłego Związku Radzieckiego. I one pozostały, bo ja mam tam rodzinę i mam tam jakby ileś tam spraw do załatwienia różnych, bo na przykład co chwila mi się coś przypomina z życiorysu dziadka, że on gdzieś był, albo znajduję jakieś dokumenty i po prostu tam jadę. I to też jest przekopywanie się przez jakieś rodzinne historie. Ale też na dłuższą metę to jest trochę tak, że jakby trochę pojadę do Rosji, trochę pojadę na Białoruś, trochę gdzieś tam i już mam po prostu
dosyć tego postsowieckiego wschodu, więc staram się gdzieś uciec, żeby sobie jakby zrobić odskocznię, a później znowu chcę wracać tam. To jest strasznie silne. Strasznie silne we mnie i to też są jakby zakodowane rzeczy bardzo dawno, ale oczywiście później się upieram, że już na pewno coś nowego zobaczę i pojadę w jakieś miejsce, w którym nie byłem, a tyle ich jest na przykład w Europie i mógłbym to zrobić dużo bardziej, że tak powiem, etycznie i ekologicznie, bo mógłbym pojechać pociągiem zamiast latać samolotem. Już trochę zniwelowałem w ogóle jakby te takie kompulsywne loty, w ogóle jakby wyrugowałem takie kompulsywne loty weekendowe, które są bardzo tanie i bardzo łatwe. I natomiast ostatnio miałem taki pomysł, żeby wsiąść jednak do pociągu i myślę sobie, pojadę do Budapesztu, bo tak tego Budapesztu nie widziałem nigdy na naprawdę, kiedyś tylko przejeżdżałem. No i jak zacząłem kombinować z kolejami naszymi i z kupnem biletu, to po prostu stwierdziłem, że sobie daruję ten Budapeszt, bo po pierwsze nie da się kupić w internecie, więc ja już w swojej kurczę wygodzie po prostu stwierdziłem, że no na Białoruś to jeszcze pójdę na dworzec kupić bilet, bo rozumiem, że tam się nie dogadali, tak. Nie? Ale oni po prostu opowiadają cuda na kiju o tych połączeniach, nie da się kupić tego w internecie. Jak już się dogrzebałem do ceny, to te ceny są po prostu koszmarne, nie? Oczywiście tam w jakimś PDF-ie znalazłem jakieś zniżki, promocje i tak dalej, no ale taka regularna cena jest po prostu dużo wyższa niż cena samolotu, więc po prostu stwierdziłem, że na razie nie pojadę do Budapesztu. Tak, nie to, że po prostu kupiłem od razu bilet lotniczy, ale to łapię się na tym jakby dopiero niedawno tak naprawdę jakby jakąś taką świadomość ja zyskuję tych rzeczy, łapię się na tym, że to jest trudne w obsłudze na przykład przy naszych kolejach, tak, i przy naszych połączeniach z innymi krajami. Choć no, to też jakby nic mnie nie usprawiedliwia. No, umówmy się, to moje podróżowanie po świecie nie jest sprawą jakiejś wielkiej wagi, nie? To jest jakby szalona przyjemność, ale moje odkrycia mają naturę w większości przypadków taką, wiesz, taką prywatną, bym powiedział, nie? To są odkrycia, frajdy, przyjemnych stanów emocjonalnych innych, no wiadomo, że jakby to pompuje ciekawość i tak dalej i dużo więcej chce się o tym świecie dowiadywać, ale jeśli nie są to jakieś takie projekty moje książkowe, no to jest to coś zawsze z pogranicza jakby wakacji, nie? I to jest z pogranicza takiej ucieczki. Ja wiem, że ja tego robię dużo, ale ja nie przykładam do tego wielkiej wagi, nie? Jakby nie, bo my żyjemy trochę w takim momencie, kiedy mamy taką rozbuchaną, bym powiedział, religię spełniania marzeń i ta podróżna narracja jest też taka, jakby to było coś niesłychanie ważnego, nie? A jakby w większości przypadków jedziemy dla własnych frajdy, nie? Jakby to Ty to ładnie ująłeś i powiedziałeś kiedyś, że świat już został odkryty, już nie ma nic do odkrywania. No bo nie ma celu w tym chodzeniu po tych miejscach, nie? Innego niż te nasze wewnętrzne rzeczy. Wewnętrzne, nie? Które jakby są ważne, ale jakby biorąc pod uwagę to, że ta narracja jest strasznie silna w tej chwili, że my tak strasznie chcemy o tym opowiadać, to ta waga tych naszych wyjazdów gdzieś tam jakby robi się groteskowa czasami po prostu, nie? Bo przecież jeżeli spojrzymy na Instagram, to bardzo często są to wyprawy po content do mediów społecznościowych, ale jakby nie chodzi o to, jakby o tę trywialną historię, że każdy chce stryknie fotkę skądś tam, żeby pokazać, że był na egzotycznych wakacjach, tylko że rzeczywiście ludzie jadą w te same miejsca do Norwegii, żeby z drona pieprznąć tę samą drogę, bo to zdjęcie miało już, kurczę, milion lajków, nie? I ono zawsze ma milion lajków, bo ludzie lajkują to, co widzieli i nagle się okazuje, że po prostu mamy miliony tych samych zdjęć. Ja wiem, że to już jest jakby rozpoznane i tak dalej, natomiast to, że... Ja ostatnio na ten profil trafiłam w ogóle na Instagramie, który się... No ale bardzo popularni, że tak powiem, jak to się mówi, twórcy na Instagramie już zaczęli opowiadać o tym, że oni cały dzień gdzieś łazili po to, żeby znaleźć tę jedną fotkę na Instagram i opowiadają narrację o tym, jak wchodzili do jakichś mieszkań, żeby z tych mieszkań móc zrobić zdjęcie na Instagram. No i
to już jest jakby te odkrycia geograficzne odwrócone jakby o 180 stopni, nie? Bo to jest taki kontentowy kolonializm, czyli jakby Ziemia jest źródłem treści na Instagram w tej chwili, nie? Dokładnie. I to jest dla mnie... Nie podróżuje się, żeby coś odkryć, tylko właśnie, żeby coś duplikować. Duplikować, czyli jakby powtórne odkrycia uprawiamy, nie? Albo jakieś tam trzecie z kolei, czwarte, piąte, szóste. Co więcej, jakby nie ma ani jakby... kawałka wstydu w tym wszystkim, nie? Jakby cały czas opowiadam o tym, jakbym rzeczywiście coś odkrył, no bo dana grupa jakby na Instagramie widzi to zdjęcie może po raz pierwszy albo po raz dziesiąty tę historię, prawda? Ale i to jest jakiś dla mnie fenomen po prostu, nie? Taki głód jest w nas, żeby jednak być odkrywcą, a tego świata brakuje do odkrywania. Jakby robią się rzeczy dla mnie fenomenalne, po prostu ludzie naprawdę... A jednocześnie jest to w jakiś sposób frustrujące, że wszyscy wchodzą na ten sam wulkan i ja muszę stać w tej kolejce i przez te 2 godziny się wspinać na ten wulkan w tej grupie ludzi. Oczywiście, no to już na Mount Everest jest grupa ludzi, nie? Która stoi w kolejce. Natomiast, ja nie widzę nic złego w tym, że chcemy zobaczyć, kurczę, to co już widzieliśmy, nie wiem, od dziecka na obrazkach i kurczę, to jest jakiś tam... cudów świata, cokolwiek, nie? Albo bardzo chcemy i to jakby jest dla mnie zupełnie naturalne i dlatego, że tak powiem, przemysł turystyczny jest tak dobrze rozwinięty, nie? Po prostu ludzie mają takie bardzo silne pragnienia, nie? Mhm. Tylko podnoszenie tych pragnień do jakiejś niesamowitej narracji skręca w bardzo złą stronę momentami po prostu, nie? Bo czasami mam takie poczucie, że jakby zlikwidować Instagram, to ten ślad węglowy byłby mniejszy po prostu, nie? Ta motywacja by się zmniejszyła diametralnie po prostu do tego, kurczę, zaliczania tych, kurczę, krajów. No wiesz, ludzie jeżdżą i zaliczają wszystkie kraje z rzędu, no a później ja się temu przyglądałem, co się dzieje, jak już ludzie zaliczą wszystkie kraje, nie? To dzielą świat, dzielą te kraje na mniejsze jednostki terytorialne, na eksklawy, enklawy i tak dalej i też je zaliczają, nie? Mhm. Nie ma końca, nie? Problem polega na tym, że to się nie wyczerpie nigdy, taka nałogowa energia kolejnego pragnienia. Pojadę tam, to chcę pojechać gdzieś indziej. Ja mam to w głowie. Jak siedzę w Uzbekistanie, to już myślę o tym, żeby pojechać do Chin. Mhm. I to jest problem taki, że którego ja nie rozwiążę podróżując, nie? To jest problem, który ja rozwiążę siedząc na poduszce i praktykując zen, gawiąc się w ścianę na przykład, nie? Mhm. Czyli jakby wracać do przeżywania jakby rzeczywistości taką, jaka ona jest, nie teraz, a nie gdzieś indziej. My jakby kręcimy się w takim kołowrotku nieustannego produkowania i próby zaspokajania pragnień, nie? To jest niewyczerpalna energia. Na tym jakby cały ten przemysł też jest oparty. I pytanie, jak się w tym odnaleźć, nie? Bo ja się na przykład strasznie gubię, nie? Jak czasami się zastanawiam nad tym, o kurde, ile ja naprodukowałem po prostu tego śladu węglowego lecąc tam i tam, a przecież 2 miesiące temu obiecywałem sobie, że jak już teraz kupię bilet do Indii, to od razu będę płacił za te nasadzenia. Jak już kupuję bilet do Indii, to momentalnie zapominam o tych nasadzeniach, bo świata nie widzę po prostu, bo patrzę, czy mi się tam składają te przesiadki i tak dalej, czy później dolecę tam z Delhi, dokądś tam. Po 2 dniach sobie przypominam, kurde, obiecywałem sobie i dupa, nie? I jakby i to po prostu jest teraz jakby raczkuje jakby tak naprawdę świadomość tego wszystkiego, nie? Jakby a ten pęd jest strasznie silny cały czas, nie? Ale nie uważasz też, że ten świat taki widziany z perspektywy ja, gdzieś jestem, daje właśnie poszerza ten horyzont, tą perspektywę, że ja zaczynam się tym w ogóle przejmować, że tam gdzieś po drugiej stronie tej planety są ludzie, którzy walczą z plastikiem, którego ja nie widzę, bo firma śmieciarska u nas w Polsce zabierze te śmieci z mojego widoku. Ja się nie muszę tym zajmować swojego umysłu. To jednak daje trochę świadomości. Ludzie zaczynają o tym myśleć, zaczynają o to robić. I wydaje mi się, że jakąś drogą do tego wszystkiego jest może nie zaprzeczanie albo nie podążanie za tymi pragnieniami, a raczej zauważenie wartości, że jednak one do czegoś się przyczyniają, do jakiegoś rozwoju wewnętrznego mimo wszystko i robienie tego bardziej właśnie świadomie, z uwzględnieniem tego.
To znaczy, na pewno się z tobą zgadzam, że jakby ta ewolucja się zaczyna jakby od działania, nie od rozmyślania, czyli siedząc w domu, jakby nie widząc tego i nie wiedząc tego, co mogę jakby wiedzieć, jadąc gdzieś do krajów globalnego południa, jakby żeby to ta refleksja się nie zacznie, nie? Tylko jak ja nawet, jakby, bo ja staram się zupełnie szczerze jakby mówić o tym, co mi tam w głowie siedzi i jak to się odbywa, więc jakby ta refleksja u mnie też się pojawia dosyć późno. Dosyć długa droga jest od refleksji do realnych działań. Więc ja się zgadzam z tobą, że to jakby działa dobrze na wielu polach, tak? I że siedząc w domu pewnych rzeczy się w ogóle jakby nie zakiełkują, tylko pewnie nie potrafimy tego zupełnie obliczyć, nie? Jakby co ma większy ciężar generalnie? Ta refleksja, z której zakiełkuje coś i później zacznie się działania, nie? Czy te kurcze miliony lotów, wiesz, i te tony plastiku, które są produkowane. Też mi się wydaje, że mamy, tak jak wspomniałeś o tym kupowaniu biletu do Budapesztu, jest to pewien koszt dla nas i nie wszyscy ludzie są zdolni ponieść ten koszt, bo na przykład ja podróżuję autostopem i teraz myślę o tym, czy przekraczać Atlantyk właśnie samolotem, czy może wykorzystać trochę tego czasu, poświęcić go więcej, ale złapać jachtostop i popłynąć, co jest w ogóle totalnie abstrakcyjnym pomysłem w tym momencie dla mnie, które osoby wychowanej... No tak, ale to, że jest już jeden, tak. Jest jakiś pomysł, tak? Tylko, że totalnie dla mnie to jest abstrakcja w tym momencie. Nie wiem, czy jestem na to gotowa, czy to mi się uda. Ale ja i tak już jestem w ogóle zupełnie oderwana w tym momencie od zwykłego Kowalskiego, który ma 2 tygodnie na wakacje, nie? Tak, ma 2 tygodnie na wakacje, nie będzie miał ich więcej nigdy. Co więcej, nie będzie miał pieniędzy na pociąg, autostop i tak dalej. Jakby, ale to jakby pieniądze i czas, nie? A przecież te bilety są tak tanie, no, żeby kupować je nie zastanawiając się nad tym kompletnie, prawda? I czasem też nawet zauważam, że teraz leciałam z Portugalii Ryanairem i nawet miałam takie myśli, że kurczę, no szkoda, że oni nie latają do Poznania. Czemu oni nie latają do Poznania, tylko do Warszawy? Takie mamy już poczucie, już się przyzwyczailiśmy trochę do tego, że to jest takie łatwe. No to jest bardzo łatwe, to jest wygodne. Jak się tylko jakiś, kurczę, ułamek niewygody pojawia, to już po prostu dostaje dzikiej furii, prawda? No bo to jest łatwe na zawołanie, na 3 kliknięcia, wydatek niewielki, do tego stopnia, że można sobie czasem pozwolić na to, żeby jakiś lot po prostu kupić sobie na rympał, a może nie polecę, a później nie polecę. No naprawdę są to bilety przecież tańsze niż na pociąg, nie tylko w Polsce, no po prostu. Nie wiem, co się tak naprawdę zadzieje. Ja bym nie przeceniał tak naprawdę tej siły, tej refleksji, bo ja rozumiem, że ona w wielu osobach się pojawia, ale to też nie jest tak, że takich osób jak ty jest cała masa, nie? Ludzie przede wszystkim podróżują dla przyjemnych stanów w organizmie. Nie twierdzę, że jest coś w tym złego, no ale że jakby to jest jakby tak łatwa forma, tak przystępna, tak pociągająca. Oferuje jakby za każdym razem nowe fajerwerki, prawda? To wiesz, te wszystkie gubienia się, te nowości, cały świat jakby jest na nowo, że ludzie przestają też szukać siebie, chociażby wiesz, wokół jakby siebie w miejscu, w którym są, nie? Jakby co chwila ludzie chcą być gdzieś indziej. I to jest taka, i co chwila chcą coś nowego, no i też jest choroba jakby naszych czasów. To mnie też bawi takie ogłaszanie tego, że ludzie już jakby nie będą konsumować dóbr, tylko będą doświadczać, nie? Ale ludzie zaczynają konsumować doświadczenia tak naprawdę, nie? Tak. Jakby zaczynają je konsumować, zaczynają rejestrować, zaczynają je prezentować w różnych narracjach, wpladają je jakby w opowieść o sobie i to tak wygląda. Pytanie, czy okaże się, że to rzeczywiście prowadzi do jakiejś, bo ta refleksja nie może być w kilku osobach, no nam musiałaby jakby być jakąś systemową transformacja się tam odbywać, nie? Jakby pytanie, czy te ileś osób, którym te podróże jakby pomagają ten świat zrozumieć, odkryć swoją rolę, jakby odpowiedzialność za to wszystko, czy jakby jest dostatecznie słyszalny głos, nie? No bo z drugiej strony jest kapitalizm, jest po prostu wielki biznes, wielkie korporacje, które coraz taniej, bez
patrzenia na cokolwiek, tym jak powiedziałaś Kowalskim, oferują te fajerwerki, nie? No to już jest tak dostępne, tak tanie. Tak, się właśnie zastanawiam, czy to jest kwestia tego, jaka jest cena, czy to jest kwestia tego, że cena w ogóle istnieje. Bo powiem ci, że spotkałam się z taką ciekawą inicjatywą w Portugalii. Chłopak, to się nazywa Freevolution, ale nie pamiętam skąd ten chłopak, który to zaczął jest. On oferuje w Portugalii, która jest miejscem totalnie turystycznym, zdominowanym do tego stopnia, że ludzie pracują przez 4 miesiące bez wytchnienia przez kilkanaście godzin dziennie, po to, żeby za te pieniądze móc się utrzymać przez drugie pół roku, kiedy tam nic się nie dzieje, bo większość jakiegokolwiek innego przemysłu czy gospodarki, innego niż turyzm, wymarła z tego względu, że ludzie przeszli po prostu, zajmują się tylko i wyłącznie turystyką. I w takim miejscu ten człowiek robi w ramach tego swojego właśnie ruchu przeciw konsumpcjonizmowi i przeciw jakiemuś właśnie postrzeganiu tego świata w taki sposób, oferuje doświadczenie w formie obozu surferskiego albo obozu z jogą, z opcją mieszkania w namiocie przez tam dowolną długość, bo możesz pojechać tam na tydzień, możesz pojechać na 2 dni, a możesz pojechać na 3 miesiące, bez żadnego kosztu. Jakby on nic za to nie bierze jako osoba, która cię uczy, która ci pokazuje ten świat wokół tego miejsca i jakby wszystkie koszty, jakie ty ponosisz, to jest to, co ty będziesz jadł i czy masz swój namiot, czy potrzebujesz namiotu, to on jakieś tam namioty ma, ale no nie zawsze jest to możliwe, no i to, co potrzebujesz, to jakby sam sobie to zapewniasz. I zastanawiam się, na ile takie właśnie ruchy zupełnie wykluczające ten pieniądz i tą wymianę w jakiś sposób nie są w stanie nam otworzyć świadomości na to, że coś takiego w ogóle jest możliwe, bo dla niektórych jest to nie do pomyślenia. No jak to? W Portugalii, w takim miejscu ktoś może to robić za darmo, totalnie, to przecież wszyscy by tam jeździli. Ale się okazuje, że jednak ja napisałam do niego i spytałam, czy w jakiś sposób mogę się przyczynić do tej wymiany pod tym względem, że może mogę jakieś warsztaty tam zrobić, czy coś takiego. I on mówi, że bo i się zastanawiałam, czy on tam nie ma jakichś tłumów dzikich, że tam wiesz, wszyscy teraz pojadą, bo to jest za darmo. Okazuje się, że nie, że to działa i dopóki to nie jest, wiesz, napompowane jakimś właśnie, tak jak na Workawayu są miejsca, które są oblegane przez ludzi, którzy chcą tam być, ale to są miejsca, które zwykle są komercyjnie też bardzo, bardzo dobrze funkcjonujące i mające świetny PR na Instagramie i w ogóle wyglądają pięknie. Dlatego ludzie chcą tam być. A nie dlatego, że to jest... I w ogóle wtedy to za darmo jest takie cenne. A jak to jest normalny jakiś tam surf camp i ktoś będzie się dzielił tymi umiejętnościami, to jeszcze mam spać w namiocie, to ja chyba nie chcę. No, ludzie kupują narrację pewną, nie? Że będą mogli do pewnej historii wejść, nie? Do pewnej przygody i tak dalej. To co mówisz, jest ciekawe na pewno, chociaż ja na to spojrzałem z drugiej strony, że robienie czegoś dla ludzi za darmo jest fenomenalną rzeczą. Jest po prostu najfajniejszą rzeczą, jaką możemy robić, nie? To jest super. Ale jak się tak zacząłem zastanawiać nad tym, że coś jest za darmo, obóz surferski za darmo, to musi niezłe podejrzenia budzić, nie? Jakby, ale ludzie, no wiesz, ludzie jeżdżą gdzieś tam na wschód daleko, żeby przeżyć wielkie duchowe doświadczenie, bo mówi im się i oni w to wierzą, że tylko tam tę jogę można dobrze robić, nie? Albo jakby wchłonięcia medytacyjne można mieć tylko niedaleko Dalai Lamy, tak? I ludzie poszukują, no wiesz, no to jest trochę tak, że to są takie kolorowe obrazki, do których chce się wejść, nie? I później nie chce się wyjść, chce się co chwilę wracać, nie? Więc ludzie przecież nie jadą na obozy jogi gdzieś tam, żeby włożyć dużo pracy w swoją transformację, tylko żeby dostać, kurczę, kolorową tabletkę, nie? Żeby jakby zdarzyło się coś szybko, kurczę, poczuli ulgę i tak dalej, nie? I to jest bardzo duża moim zdaniem jakby też waga, znaczy waga, no jakby bardzo duże oddziaływanie tych
podróży, że one w tym takim zapieprzu i w tym takim zabieganiu, nie? Ja oczywiście mówię w tej chwili zabieganiu z punktu widzenia Warszawy, że to daje ludziom natychmiastową ulgę, nie? I to są takie odcięcia, nie? No dlatego jakby ludzie zaczęli po prostu masowo na te weekendy też wyskakiwać i tak dalej, bo cały czas mogą jakby odpaść od tej bieganiny takiej, nie? Która jest, mówię, że niespecjalnie celowa w ogóle, nie? Więc ludzie sobie robią takie przerwy i znam mnóstwo takich osób, które po prostu co drugi tydzień są gdzieś, nie? W wielu przypadkach jakby podróżowanie robi bardzo dobrą robotę i otwiera i mnie, pomimo mojego zamknięcia takiego na świat ogromnego, mimo wszystko trochę otworzyło i zrobiło mi jakby bardzo dużo dobrego z głową. Zrobiło coś, czego ja oczywiście, czego ja się czasem śmieję z tego poznawania ludzi w podróży, bo ja się śmieję, bo ja ogólnie jakby stroniłem zawsze od poznawania ludzi i podróże nie sprzyjały temu, żebym ja się jakby bardziej otwierał, czyli jak podróżowałem na początku śladami tego przewodnika po Związku Radzieckim z dzieciństwa, to robiłem wszystko, żeby mi ludzie w tym nie przeszkadzali, nie? No i... omijała cię najważniejsza część. Omijała mnie najważniejsza część, więc wiesz, więc jeżeli ludzie jeżdżą po to, żeby cały czas dobrze się czuć w swojej grupie albo w swojej skórze, to oni będą jeździli tylko w miejsca jakby, w których jakby nie doznają dyskomfortu takiego, nie? Tak się zacząłem zastanawiać, co się stało z tymi wszystkimi alternatywnymi grupami albo wielkim tłumem w Indiach z lat 70. I czy to miało jakiś wpływ, że tak powiem, ci ludzie podróżowali, nie? Mhm. Co z tej, czy tam zakiełkowała rzeczywiście jakaś transformacja, która coś zmieniła? Wydaje mi się, że ona jakby wygasła. To fajny temat na reportaż, wiesz, poszukiwanie tego, tak, co jest, się tak, z nimi stało. Jest książka Wojciecha Jagielskiego taka, on robił o podróży do Indii, właśnie szukał jednej kobiety, która wyjechała kilkadziesiąt lat temu tam do Indii i ją rzeczywiście znalazł, Polki, która tam żyje. To tak, to bardzo ciekawa książka jest. No więc ja jestem zdania, że transformacja to jest cała masa żmudnej roboty generalnie. I więc oprócz podróży cała masa, że tak powiem, orki na ugorze musi być. I wiesz, ty jakby potrafisz jakby szukać, nie, podważać, jakby zaglądać w sobie, w rzeczywistości, naokoło, jeśli jest jakaś różnica między tymi rzeczywistościami, ale jakby jestem przekonany, że jesteś w mniejszości, nie? Tak naprawdę staram się te podróże swoje ograniczać, ile się da, żeby jeździć tam, gdzie jestem pewien, że jest mi to potrzebne, że jest to czemuś jeszcze potrzebne, nie? I też, że będę miał więcej do powiedzenia niż to, że byłem, zrobiłem fotkę i coś tam, nie? Mhm. Ja od początku jakby też nie ufałem tej narracji takiej, o której mówiliśmy na początku i ona mnie strasznie na Instagramie śmieszy i to, że ludzie jakby na tym Instagramie wchodzą do filmów o samych sobie, nie? Mhm. Z tymi atrybutami wszystkimi, z tymi kawiarkami, pelerynami żółtymi, nie? Tak, że to w ogóle, z tą kurtką. Że z tą kurtką i że ta żona męża czy mąż żonę ustawia nad tym klifem, żeby ona tam przeskakiwała, nie? Jak przeskakują 10 tak. razy. Że to jest wszystko symulacja takich, wiesz, decydującego momentu reporterskiego, ale to jest teatr, wszystko. No jest to niesamowita historia. To jest temat w ogóle jakby na książkę, moim zdaniem, że jakby ludzie budują taką niesamowitą fikcję po prostu o sobie i później tkwią w tym, nie? A przecież te fikcje są tak podatne na różne wahania, bo dostaną mało lajków albo jakaś tam firma nie da im pieniędzy, chociaż oznaczają tego tam Olympusa czy coś tam, nie? Tak. Ale też z drugiej strony ja zauważam totalnie w drugą stronę, że ludzie teraz zauważyli, że to nie jest takie fajne, że wszyscy już wiedzą, że wszyscy w internecie tak. udają, więc teraz ja będę mówić, że to jest rzeczywistość, tak, że ja pokazuję moją rzeczywistość, co jest również kreacją, jest. Bo nie jesteśmy w stanie pokazać złożoności świata przez okienko Przeskakujemy z narracji do narracji i na początku, znaczy to jakby zawsze jakby idzie w tę stronę, że tak naprawdę chcemy się odróżnić od innych, przez to kopiujemy, kurczę, całą masę ludzi, nie? No dlatego jest
cała masa tych zdjęć dróg z dronów, nie? W mm-hmm. Norwegii, czy tego, nie wiem, boiska na jakiejś tam norweskiej wyspie. A później ludzie wymyślają nową narrację i na początku są 3 osoby, a później są 3 miliony, nie? A później kolejna i kolejna. Tak naprawdę cały czas te podróże służą nam opowiadaniu o nas samych. Nie? To nie jest trochę właśnie to, o czym ty... Bo ja przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania też trochę poczytałam twoich wywiadów i ty mówisz o czymś bardzo, bardzo do mnie trafiającym, o tym pięknie zwykłości, tej normalności, tej codzienności. Ja to w ogóle mam na stopie wydzierane słowo codzienność, żeby przypominać sobie o tym, że to jest tak naprawdę ważne, nie te wielkie momenty, bo ten wielki moment trwa chwilę, a potem... No bo z wielkimi momentami to jest tak, że jest wielki moment, a później jest cała masa kombinowania, szukania i czekania na wielki moment, w związku z tym większość swojego czasu się kompletnie deprecjonuje, przegapia się, nie interesuje się nim, bo zawsze się na coś czeka, nie? Mhm. No to tak w ogóle mamy konstrukcję taką w głowie, nie? Natomiast, ja miałem taką potrzebę powrotu do codzienności, znaczy nie miałem wyjścia, no bo jako osobnik uzależniony od takiej masy substancji po prostu musiałem w wieku 33 lat wreszcie spróbować się z rzeczywistością i codziennością mierzyć. Bardzo opornie mi to wychodziło, nadal mi to wychodzi opornie. Niemniej jednak mam bardzo dobrze rozpracowane to, nie? Ten mechanizm poszukiwania coraz to nowego jakby nowej ekscytacji, czy to nowej ulgi, czy jakby nowych jakichś tam wrażeń, czy prób odtwarzania jeszcze raz tych przygód i tak dalej, podczas gdy wszystko to dzieje się kosztem mojego zwyczajnego życia. Nie? I to jest niesamowite, że jakby bo niech oni sobie jakby opowiadają te historie, niech sobie robią te narracje, tylko że nie da się rejestrować rzeczywistości, nie da się opowiadać o rzeczywistości jednocześnie z doświadczaniem tej rzeczywistości. Dokładnie. Te dwie sprawy się wykluczają. Albo coś rejestruję i przygotowuję z tego na później anegdotę, albo jestem, nie? Mhm. I jakby nie ma tu nic pośrodku, nie? To tak jak to robienie zdjęcia, po prostu zmienia totalnie od razu perspektywę. Oczywiście, że tak. No i ja miałem kiedyś tak, że jak wyszedłem z odwyku i nie miałem pieniędzy, miałem masę długów, a mimo to jakby tam chciałem coś próbować w tym swoim życiu robić, przede wszystkim wtedy po to, żeby nie mieć takiego gównianego poczucia własnej wartości, znaczy jakby zerowego. Więc dlatego spróbowałem tak paranoicznej rzeczy jak podróże w momencie, kiedy nie miałem za bardzo pieniędzy. No ale coś tam kombinowałem, żeby jeździć, ale zmierzam do tego, że wcześniej przećpałem aparat fotograficzny, który miałem i też telefon przećpałem, więc miałem starą Nokię i nie miałem aparatu fotograficznego i jeździłem dosyć długo i tej rzeczywistości nie rejestrowałem, czyli jakby z wielu wyjazdów nie mam dzisiaj skatalogowanego kontentu na Instagram i mogę powiedzieć, że w Uzbekistanie naprawdę byłem. Mogę powiedzieć, że gdzieś tam na Kaukazie Północnym pod Elbrusem naprawdę byłem, bo ja tego nie rejestrowałem i nie tropiłem tego, bo to jest jak chodzenie, szukanie tego kontentu, to jest jak szukanie heroiny tak naprawdę. Nie? Ale to jest w zupełnej opozycji do tego, tak, jak ludzie robią sobie selfie wszędzie. Tak, ja byłem, tak, bo tak, mam zdjęcie. Tak, tak. No tak, oczywiście, że tak. A to jest zupełnie odwrotnie. Jest zupełnie odwrotnie. No i oczywiście, że jakby ja się z tego nie mogę do końca wykręcić, no bo ja zajmuję się ostatecznie opowiadaniem historii zawodowo, prawda? Natomiast to też jest tak, że ta książka ostatnia moja, która dotyczyła podróży po byłym Związku Radzieckim, ona powstawała nie od początku jakby jeździłem, żeby pisać książkę, więc jakby wiele wyjazdów było wolnych od tego takiego kombinowania, bo jakby wiadomo, pójdę w lewo, to będzie nudno, pójdę w prawo, to historię napompuję czymś tam, bo pójdę jakby siłą rzeczy jakby to podróżowanie, jeżeli myślę o opowieści, o opowiadaniu historii, czy nie musi być nawet robienie zdjęć, to zawsze rzucam zasłonę na rzeczywistość, nie? Dlatego wrócę do tego łażenia po Warszawie, bo to łażenie po Warszawie jest wolne od potrzeby
budowania narracji, nie muszę budować jakby, nie muszę robić fotek, jakby nie ma gdzie tych fotek zrobić. Na początku w ogóle wprowadziłem takie zasady, że tam nie wyjmujemy telefonów, nie patrzymy na mapy Google'a, to się trochę rozłazi i ja jakby sam się nie trzymam tych zasad. Natomiast cały czas jednak jest taka grupa dosyć zwarta, która się trzyma i idzie przez tę Warszawę, chociaż czasami idzie się przez takie odcinki, że jakby nikt z własnej woli by tam nie polazł, no bo po co, nie? Bo jakby nie czeka tam nic ciekawego, a jednak, kurczę, tutaj wokół domu się zaczynają naprawdę odkrycia, nie? I można jakby się rozglądać i łaziłem 10 razy i nigdy nie spojrzałem, albo nigdy tą drogą nie poszedłem, prawda? A mogłem. I tu się zaczynają takie, bym powiedział, wybory odkrywcy, nie? A nie tropiciela, kurczę, anegdot i fotek, no. Mhm. No ja mam dokładnie to samo odczucie z podcastem pod tym względem, że zdecydowałam, że zakończę jakby tą pierwszą serię tych wszystkich nagrań, bo ja nagrywałam podczas podróży i zakończę to i zrobię od tego przerwę, żeby znowu być w tej podróży właśnie bez tego poczucia, że ja coś muszę i że ja coś potrzebuję zapisać. Mhm. I to jest właśnie chyba najfajniejsze w tym podróżowaniu, kiedy się nie robi się tych relacji live, nie robi się tych zdjęć, nie obrabia się ich, żeby je wrzucić. To oczywiście, że tak. No, byłem kilka tygodni temu, byłem w Dharamsali, znaczy konkretnie MacLeod Ganj się nazywa ta miejscowość, gdzie mieszka Dalai Lama i on tam prowadził wykłady. I tam się trzeba na nie zapisać, zarejestrować i tak dalej, i tak dalej. I później jak się idzie na te wykłady, to tam jest bardzo ścisła kontrola i nie można zabierać żadnych urządzeń elektronicznych, przede wszystkim aparatu, ani telefonu nie można zabierać. Oczywiście w kolejce straszne kłótnie, bo pani krzyczała, że ona już była kiedyś gdzieś tam i wlazła z aparatem, nie będzie robić zdjęć, tam coś tam, coś tam. No w każdym razie nikogo nie wpuszczali z telefonami i muszę ci powiedzieć, że to było dla mnie tak nowe doświadczenie, że ja nie mam pod ręką nic, za co złapię, żeby zarejestrować. Nie tylko zrobić zdjęcie, żeby sobie wysłać maila z jakąś, kurczę, głęboką myślą, którą później i tak będzie jedną z tysięcy nieotwartych maili, nie? Mhm. Że wiesz, że jestem zupełnie bezbronny, nie? Ja i jakby to, co się dzieje. No i to było tak wyzwalające doświadczenie, absolutnie nie miało związku jakby z wykładem Dalai Lamy, tylko z tym, że po prostu była ścisła kontrola i żadnych telefonów. Straciłem poczucie czasu, bo nie mam zegarka, więc jakby nagle wracasz, ale wiesz, ochrona Dalai Lamy cię przymusza do tego, żebyś wróciła do rzeczywistości. Oczywiście po iluś godzinach stwierdziłem, że już po prostu starczy. Uciekam po ten aparat, bo na pewno mi coś umknie po prostu, nie? Będę łaził po mieście i będę robił zdjęcia. No i tak to działa. Więc takie bardzo dużo potrzebuję treningu dla własnej głowy, bo jakby jadę i realizuję jakby swoje nałogi. No niestety tak to działa. Mhm. Ale mi się wydaje, że wszyscy jesteśmy od tego w jakiś sposób uzależnieni i z wagą tego słowa, bo ludzie nie potrafią już inaczej, że telefon jest na stole obok nas, kiedy rozmawiamy. Jasne. Pojawiają się powiadomienia. Ja mam znajomych, którzy potrafią odebrać telefon w środku rozmowy ze mną bez żadnego powiedzenia: słuchaj, poczekaj, ja muszę, to jest ważne. Tylko dla nich to się wydaje zupełnie naturalne i zupełnie naturalne też nam się wydaje, nie wiem, dla mnie nie, ale ludzie mają te smartwatche i ja mówię, jak jeszcze możesz się przywiązać do tego wszystkiego, co tam się dzieje? No teraz zrobiliśmy w domu z żoną coś takiego, że po prostu mamy taki pojemnik, do którego po wejściu każdy odkłada telefon. I to niedawno dosyć zrobiliśmy. Jakoś tak intuicyjnie oboje żeśmy do tego dążyli, bo już po prostu się nie da, nie? Mhm. Jak już ja siedzę przy tym swoim komputerze z telefonem w ręku, nie? Już nie wiem jakby do czego bardziej jestem przyczepiony. I po prostu tak bardzo się boję czegoś przegapić, że w rezultacie jakby przegapiam wszystko, nie? Po prostu wszystkie sroki za ogon chcę złapać, więc teraz jest jakiś taki moment, że mi to zakiełkowało po prostu, jakieś tam izolujemy się od tych telefonów, teraz wracamy na jakieś odosobnienia zen, żeby tak parę dni spędzić, gapiąc się w ścianę i jakby nie robiąc nic i mierząc się z własnym umysłem, własnym ego, czy też iluzją ego, bo
to ma, no może tak jest, że to ma jakby, że to nie trzeba mieć aż takich jakby nałogowych inklinacji jak ja, żeby po prostu to wciągnąć, nie? Bo to są takie silne bodźce, no bo tu jest raz telefon, dwa ileś tych platform mediów społecznościowych i tego jest coraz więcej i jakby... System nagrody też działa. System nagrody też działa, nie? I to już wiadomo, że kurczę, te wszystkie notyfikacje na te same ośrodki, co tam wygrana w hazardzie działają, prawda? No więc i tak trudno jakby dostrzec jakby te szkody, nie? Mhm. Jakby, bo to jakby bardzo łatwo zracjonalizować, a później się okazuje, że telefon mi odbierają na parę godzin i ja się czuję, jakbym nie miał ręki, nie? Mhm. Jakby co się stało, ale z perspektywy takiej codziennej w ogóle tego nie widzę, nie? Bo telefon cały czas mam, jest bezpiecznie. Ja wrócę jeszcze do jednego tematu, który i wtedy myślę, że też będziemy mogli powoli kończyć. Mhm. Chodzi mi o to bycie samemu ze sobą w czasie podróży, bo z jednej strony zauważam takie przekonanie, że parę osób mnie pyta, czy ja się nie czuję samotna, jak podróżuję sama. Z drugiej strony ja mam takie poczucie, że czasem po prostu nigdy nie jestem sama i muszę się wręcz zamknąć w pokoju, na łóżku ze słuchawkami, żeby się odciąć trochę, bo tyle ludzi poznaję podczas podróży i jednak oni tam są. A z trzeciej strony mam takie poczucie, że jednak to podróżowanie pozwala mi pobyć samemu ze sobą jednak. Mhm. Jak ty to odbierasz? Znaczy, po pierwsze, ja jestem zwolennikiem podróżowania samemu. Mam taką, znaczy jakby ja podróżuję dużo samemu, bo po prostu jakby zawodowo mam jakieś sprawy do załatwienia i jeżdżę, ale oprócz tego jakby dużo lepszy jakby kontakt z rzeczywistością, choć może mi się tylko zdaje, że to jest lepszy kontakt z rzeczywistością, mam jak jadę samemu, ale wydaje mi się, że to też wynika z jakby moich takich predyspozycji od zawsze. Ja po prostu zawsze lubiłem jakby samemu gdzieś łazić i się szwendać i jak ktoś jest ze mną, to mi przeszkadza. Albo nie, no tak jest po prostu. I jakąś nadmierną odpowiedzialność kogoś roztaczam nad kimś albo zastanawiam się, czy to jest okej, że tu, a nie tam. I jakby dużo jest oczywiście tych takich oczywistych rzeczy. Choć oczywiście lubię też takie momenty, że na przykład jedziemy gdzieś na Kaukaz i ja mogę żonie mojej pokazywać te miejsca, które widziałem już 10 razy i wczuwam się w rolę przewodnika, a z drugiej strony moja żona jest sinolożką. Bardzo lubię to, kiedy jedziemy do Chin razem. Ja nie muszę robić nic, bo po pierwsze bym sobie tam w ogóle nie poradził, bo jedziemy na przykład tam do Ujgurstanu, gdzie nawet nie wszyscy po chińsku mówią. I moja żona jakby wszystko ogarnia i ja mam turystyczny luz. Natomiast z reguły lubię jeździć sam i rzeczywiście to są takie momenty, kiedy ja jestem w stanie się przełączyć na kontakt ze sobą, z rzeczywistością, na pracę też jestem w stanie się przełączyć bardziej, bo na przykład ja mam tak, że najlepiej mi się pracuje w drodze. I to chyba też są bardzo nierozrywalne ze sobą rzeczy. To znaczy na przykład redakcję tej książki Turysta Polski w ZSRR, ostatnią redakcję robiłem w sypialnym pociągu w Tybecie. Po prostu siedziałem na łóżku górnym i tam sobie klepałem. A wcześniejsze jakieś poprawki do tej książki to robiłem w pociągu na Białoruś i wsiadłem specjalnie w pociąg do Grodna, żeby 6 godzin jechać i pracować i później wróciłem. I to jest paranoja, ale tak mam. Najlepiej mi się pracuje na lotniskach, najlepiej mi się pracuje w hotelach. Nie jestem w stanie pracować w domu. To może tłumaczyć, dlaczego mnie tak szarpie po prostu, nie? Mam bardzo podobnie, a poza tym mam takie poczucie, że ja trochę fałszywie się pokazuję, kiedy piszę o tych rzeczach, które nawet się wydarzyły. Tak. To nie jest fikcja, ale piszę o nich stąd, siedząc tutaj w moim łóżku ciepłym, w mieszkaniu, za które płacę czynsz, tak. Niż
będąc tam i czasami po prostu nie mam weny na to, żeby pisać w domu. Wiadomo, no ale to jest cały czas to, że to podróżowanie jakby zmienia nastrój, w tym sensie jakby działa na ośrodkowy układ nerwowy, nie? Jakby zaczyna tam coś się kręcić, buzować, kurczę, pojawiają się nowe stany emocjonalne, euforyczne stany i tak dalej, jakby no, lubimy to, nie? I wtedy, no wiadomo, że łatwiej się robi posty na Instagram z podróży niż później z domu po powrocie, bo jak tu, kurczę, stanąć okrakiem między swoim domem a tamtą rzeczywistością, jak to pisać, nie? Mhm. I rzeczywiście jakby mi się na przykład nie chce, jak już tylko wyjadę, właśnie tu do opowiedzenia, tam do opowiedzenia, no i wpadam w tę pułapkę po prostu, nie? I zaczynam na przykład na tym Instagramie napieprzać, bo po prostu co krok to nowa historia, nie? A co krok to nowa fotka, no i tak nie zostawiam na siebie pułapki. Trochę mi się wydaje, że też w podróży się więcej żyje, że jak się jest w podróży, to nawet jakbym była tam miesiąc, to się czuję, jakbym przeżyła trzy. No więcej się żyje, ale w tym sensie, że jakby w podróży masz taki natłok wrażeń, że to jakby nie starcza, pojemność organizmu jest za mała, nie? Po tygodniu już czujesz, że to był miesiąc, prawda? Jak tak. Się dużo zmienia i to tak działa. Albo musisz się zamknąć i poudawać, że jesteś teraz w domu, nie? I teraz dzień z Netflixem Oczywiście, że tak. No ja jestem zwolennikiem Netflixa w podróży jak najbardziej, jakby nie staram się nie pozbywać swoich nawyków, tak, więc też bardzo lubię w podróży czytać Wikipedię, bo to poszerza moje jakby ogromne luki wiedzy, znaczy jakby trochę je niweluje. Natomiast podróżowanie jest ogromną frajdą, nie? Jakbyśmy tego nie zagadywali po prostu, czy to jest lepszy kontakt z rzeczywistością, czy paradoksalnie, bo wiesz, bo najtrudniej to jakby złapać kontakt z rzeczywistością w tej codzienności, co tam masz wytatuowaną, że tej codzienności, która ani nie ekscytuje, jest taka, kurczę, nie wiadomo, czy to się dzieje, to życie, czy ja czekam na życie, czy czekam na tą podróż, jakby jak tu się z tego, jak tu być w tym wszystkim, nie? To wymaga jakiejś takiej umiejętności patrzenia na stare jak na nowe, nie? I trochę jakiejś takiej ciekawości odkrywania tego, co już odkryte. No jakby mi pomaga w tym praktyka zen, która jakby służy temu, żeby ten filtr tego mojego umysłu jakby rozpraszać trochę. I wtedy się okazuje, że oczywiście w takich momentach, kiedy ja bardziej się temu poświęcam, że jak jadę metrem, to cieszy. Wieczorem cieszy mnie to, że wsiądę do metra rano i będę sobie czytał książkę, albo drzwi fajnie skrzypią, albo coś tam, kontakty z ludźmi mnie zaczynają cieszyć, ale to w momencie, kiedy ja mam lepszy kontakt ze sobą. Tak. No. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Myślę, że to była bardzo dobra puenta. I co? Mam nadzieję, że naszym słuchaczom w tym momencie też się podobało. Julka możecie znaleźć na Instagramie pod nazwą Turysta Polski. I co? No, czekam na następną publikację. W kwietniu 2020. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w niedzielę rano za tydzień. Zawsze chętnie przeczytam Twoją opinię pod postem na Facebooku Projekt Wilczy Bilet, dlatego proszę, napisz coś od siebie. Cześć!